Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam akumulatorową szlifierkę kątową firmy Erbauer z Castorama. Model szlifierki to EAG18Li. Jest to samo body, bez akumulatora, bez ładowarki, a więc cena jest niższa. W zestawie mamy tylko klucz do wymiany tarczy, uchwyt, rączka pomocnicza, no i dodatkowa jedna osłona do cięcia. Szlifierka wchodzi w skład zestawu elektronarzędzi kompatybilnych z akumulatorami systemu EXT18V. Jest tutaj naprawdę masa przeróżnych elektronarzędzi. Mamy szlifierki kątowe, młotowiertarki, multitole, piły szablaste, kosiarki, pilarki i dmuchawy i wiele, wiele innych. Szlifierka jest tutaj silnikiem bezszczotkowym, a więc mamy tutaj większą wydajność. Jesteśmy w stanie dłużej pracować tą szlifierką na tych samych akumulatorach, niż jakbyśmy pracowali szlifierką z silnikiem szczotkowym. Mamy 2 lata gwarancji. Razem w zestawie mamy 2 osłony. Jedna osłona jest do szlifowania, druga przeznaczona do cięcia. Szlifierka jest na tarczy 115 mm. Prędkość obrotowa to 8500 obrotów na minutę. Mamy instrukcję obsługi. Szlifierka tak się prezentuje. Solidne ugumowanie, tam gdzie trzymamy rękę. Szlifierka posiada tutaj 2 otwory z drobną siateczką, która pełni funkcję filtra. Rączkę możemy zamontować w 3 miejscach. Od góry zazwyczaj do szlifowania. Ja ładowarkę i akumulator mam z zestawu z młotowiertarki. Akumulator 4 Ah, ładowarka o mocy 150 W, możliwość zawieszenia na haczykach. Ładowarka jest z wentylatorem i akumulator 4 Ah naładuje nam w 50 minut. W zestawie mamy dodatkowo klucz i dodatkową osłonę, która tworzy pełną osłonę, która jest dedykowana do cięcia. Sprawdzimy, czy prędkość obrotowa szlifierki zgadza się z tym, co jest podane na opakowaniu. Jak chodzi o wygodę, wydaje mi się, że jest tutaj bardzo podobnie w porównaniu do Parkside Performance, no i do szlifierki bezszczotkowej Yato. Natomiast zaraz zrobimy krótkie porównanie, jak to wygląda gabarytowo.
szlifierkę AirBauer jako jedną z nielicznych, mamy możliwość postawienia pionowo na akumulatorze. Szlifierka trzyma się bardzo wygodnie, bardzo dobrze się nią pracuje, natomiast szkoda, że jest tylko na tarczę 115 mm. Nie zamierzam ingerować tutaj w zalecenia producenta, w to, jak ta osłona została wyprodukowana. Natomiast szkoda bardzo, że 115 mm, jak chodzi o wydajność szlifierki, o jej poręczność, jak się ją użytkuje, moim zdaniem zasługuje jak najbardziej na najwyższą ocenę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej szlifierce, czy macie elektronarzędzia AirBauera, jak się u Was spisują. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu, hej!